Hej, ja tutaj Marta Henik, codziennie fit i dzisiaj powiem Wam o tym, jak być fit jesienią. Okej, więc jesień to taka pora, która kojarzy nam się z serialami na Netflixie, herbatą i ciepłym kocem. I najlepiej, żeby nikt nas nie dotykał i żebyśmy zostali sobie w domu. Ale jesień to jest też idealny czas, żeby stać się fit albo żeby popracować nad tym, żeby lepiej ćwiczyć i lepiej jeść. Zaraz Wam powiem dlaczego. Przede wszystkim w trakcie jesieni nie ma takiej... zapomniałam słowa... Przede wszystkim jesienią nie ma tylu rzeczy, które mogą nas odciągać zarówno od ćwiczeń, jak i od zdrowego trybu życia. Nie jest jeszcze tak bardzo zimno, więc nie możemy powiedzieć, że nas to demotywuje, tak jak zimą. Nie jest też tak szaro jak zimą. Dodatkowo nie jest tak ciepło jak latem, więc też nie jest tak, że upały mogą nam przeszkadzać. Więc to jest tak naprawdę idealna pora do tego, żeby ćwiczyć i jeść zdrowo. Jak to zrobić? Jak być fit jesienią? Jak w ogóle sprawić, żeby nam się chciało? Przede wszystkim taki mój ulubiony sposób to nowy plan treningowy. Zawsze jesienią układam sobie nowy plan treningowy, bo to jest taki okres, w którym jestem bardzo zmotywowana, chcę dużo rzeczy zmieniać i chcę działać. W związku z tym taki nowy plan treningowy też sprawia, że macie więcej motywacji. Fajnie jest go wydrukować w jakiejś fajnej tabelce. Ja pod spodem wrzucę Wam linka do moich planów treningowych z bloga, które są gotowe do wydrukowania w ładnych tabelkach, powiesić gdzieś w widocznym miejscu i można go spokojnie realizować. Drugim takim moim sposobem na motywację na jesień do tego, żeby być bardziej fit, to wyzwanie. I tutaj bardzo dużo osób lubi wyzwania, więc jest to coś, co myślę też fajnie działa na motywację. Można sobie po prostu mieć wyzwanie, że ćwiczymy 3 razy w tygodniu. Można mieć wyzwanie, że staramy się nie jeść słodyczy. Ja mam wyzwanie takie, żeby się bardziej porozciągać, ponieważ obiecuję sobie to co roku i idzie mi różnie. Natomiast rzeczywiście to jest takie coś, które chcę osiągnąć w tym roku i rzeczywiście chcę się do tego przyłożyć bardziej. W związku z tym mam nadzieję, że mi się to uda i to jest mój plan na tę jesień. Kolejna rzecz, która sprawia, że możemy być bardziej fit jesienią, to sezonowe warzywa i owoce, a zwłaszcza warzywa. Wszystkie te dynie, cukinie, bakłażany i wszystkie inne takie rzeczy, które są pyszne i które można super zrobić, to świetna okazja do tego przede wszystkim, żeby jeść zdrowo. Druga, żeby jeść sezonowo, a co za tym idzie też taniej, bo bardzo często narzekacie, że zdrowe jedzenie jest drogie, więc jeśli będziemy kupować w sezonie, to rzeczywiście te warzywa i owoce są tańsze. A po trzecie wypróbować nowe, zdrowe przepisy, które też będą nie tylko okazją do tego, żeby sobie coś pogotować, ale przede wszystkim do tego, żeby rzeczywiście urozmaicić naszą dietę i jeść trochę bardziej zdrowo i mniej przetworzone. Wiecie, żeby jeść mniej przetworzonych rzeczy po prostu. Kolejna rzecz, którą warto spróbować tej jesieni, to treningi na dworze. I teraz wiem, że bardzo dużo osób powie, nie, ale przecież jest zimno, wieje wiatr i w ogóle. Ale tak naprawdę, albo nie lubię biegać, ale tak naprawdę ćwiczenia na dworze nie ograniczają się tylko i wyłącznie do biegania. Wcale nie musicie biegać na dworze. Są teraz takie siłownie, z których można skorzystać, siłownie otwarte, które są w parkach i na jakichś placach i tak dalej. Z nich fajnie jest skorzystać. Można iść po prostu na spacer, na marszobieg. Wszystkie takie rzeczy, te aktywności, które można zrobić na dworze. Bardzo polecam to robić jesienią, ponieważ są piękne liście, są piękne widoki. Pogoda jest w sam raz, zwłaszcza jeśli odpowiednio się ubierzemy. W związku z tym jest to świetny sposób nie tylko, żeby mieć trochę świeżego powietrza i trochę tlenu, ale też na to, żeby rzeczywiście pospędzać ten czas na dworze i jednocześnie trochę poprawić sobie odporność, bo rzeczywiście jak się przebywa na tym dworze, biegać na dworze, przynajmniej ja zauważyłam, że rzeczywiście mniej wtedy choruję. I kolejna rzecz, którą można robić na dworze, to oczywiście normalne treningi. Możecie wziąć ze sobą telefon, odpalić YouTube'a i po prostu zrobić sobie trening na macie. Tutaj oczywiście uprzywilejowani są ci, którzy mają ogródki w domu, ale jeśli nie, to zawsze są takie miejsca w parku, w którym też można sobie poćwiczyć. Świetne w dużych miastach są na przykład treningi jogi, czy inne takie rzeczy, które można zrobić na dworze i często są za darmo, więc warto sobie tego spróbować. Kolejna rzecz, która może nam pomóc być fit jesienią, to seriale. I teraz wiem, że dużo osób się zdziwi, że jak seriale mogą pomóc w byciu fit, ale normalnie można po pierwsze ćwiczyć przy tych serialach i ja to często stosuję, zwłaszcza właśnie przy tym rozciąganiu, ponieważ jest to coś, do czego trudno mi się zmotywować, ponieważ jest to zbyt powolne. W związku z tym odpalam sobie ulubiony serial, wtedy się rozciągam, jednocześnie mam na telefonie aplikację z pomiarem czasu i ona mi mówi, kiedy mam zmienić stronę i wiecie, zmienić pozycję i tak dalej, a jednocześnie nadrabiam sobie ulubione seriale, bo jak wiemy, jesień to jest czas seriali i jest ich wtedy dużo, z czego bardzo się cieszę, bo po prostu seriale
uwielbiam. Okej, i to chyba wszystko. Mam nadzieję, że Was chociaż trochę zainspirowałam do tego, żeby postarać się być bardziej fit tej jesieni. To jest naprawdę super czas. Nie ma tylu rozpraszaczy, nie ma tylu wymówek. Warto się wziąć za siebie i zrobić coś dla siebie przede wszystkim. A to jest poza tym moja ulubiona pora roku, więc ja mam zawsze wtedy mnóstwo energii i chętnie się nią podzielę, więc podzielam się teraz z Wami moją energią. Dobra. Jeśli chcecie być na bieżąco i mieć tą energię cały czas, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli podobał Wam się filmik, dajcie kciuka w górę i do zobaczenia. Hejka! A jeszcze, żeby tak Was bardziej zmotywować do tej jesieni, to Nitka Was pozdrawia, bo ona też korzysta z uroków jesieni na dworze. Nitka? Powiedz tak. Nie bądź taka. Suba mi nie dają. Nitka, powiedz. Nitka prosi o suby. Ona tylko tak udaje niemiłą. Prawda, Nitka? Damn it. Dobra. W każdym razie, pa!